Witam. Temat udziału wojsk polskich w potencjalnej trzeciej wojnie światowej, która miała nadejść w momencie, gdyby zimna wojna stała się wojną gorącą, wydaje mi się tematem w polskiej historiografii, w polskich grach wojennych, tematem, można powiedzieć, takim będącym na uboczu. O ile warto można zauważyć renesans popularności tego tematu w ostatnich latach na Zachodzie, tak w Polsce wydaje mi się, że przechodzi on bardziej niezauważony. Tym bardziej cieszy, że pojawiła się gra, która być może jest zwiastunem czegoś nowego w tym temacie, czyli Zelandia 1985, poświęcona potencjalnemu polskiemu desantowi na Danię. Temat ten nie był jakąś tam, powiedziałbym, ogromną tajemnicą, jeżeli chodzi o działania Ludowego Wojska Polskiego. Wiem, określenie Ludowe Wojsko Polskie nie jest określeniem, że tak powiem, kanonicznym, ponieważ było określenie bardziej zwyczajowym niż określeniem używanym, powiedzmy, w dokumentach i oficjalnie. Niemniej wydaje mi się ono dobrym określeniem, ponieważ oddaje, można powiedzieć, charakter tego wojska. Nie w sensie, że było ono nagle wojskiem ludowym, bo przecież armia, powiedziałbym, drugiej RP była nawet o wiele bardziej ludowym wojskiem niż Armia Ludowego Wojska Polskiego. Niemniej podkreśla ono, powiedzmy, swego rodzaju podległość tego wojska systemowi komunistycznemu i jego obecność w ramach właśnie szerszej doktryny wojennej Związku Radzieckiego oraz państw satelickich i ich armii, do których właśnie należało Ludowe Wojsko Polskie. Jak powiedziałem, plan ten narodził się już w latach 50., na samym początku, kiedy w ramach planów operacyjnych dla wojsk polskich powstała koncepcja tzw. frontu nadmorskiego. Front ten początkowo miał prowadzić działania defensywne, mające na celu odparcie ewentualnego desantu wojsk sprzymierzonych na polskie wybrzeże, które, pamiętajmy, po II wojnie światowej do dzisiaj zresztą stało się dość długie i wymagało nie tylko odpowiednich instalacji obronnych, ale w tym przypadku także założono, że po odparciu ewentualnego ataku nastąpi kontratak. To był jeden z bardziej klasycznych elementów doktryny wojsk radzieckich, która była bardzo mocno ofensywna od samego początku, w związku z czym powstała potrzeba stworzenia formacji, które by mogły taki kontratak wykonać. Tymi formacjami stały się dwie dywizje. Żebym nie skłamał, bo one mają tak podobny numer. 6. Dywizja Powietrzno-Desantowa oraz 7. Dywizja Desantowa. Dwie te dywizje miały przeprowadzić uderzenie w kierunku Wysp Duńskich, zaś w odwodzie miała się znajdować 15. Dywizja Zmechanizowana. Skład tej grupy był, oraz jej wyposażenie przede wszystkim, ulegały na przestrzeni kolejnych lat modyfikacji. Przez pewien czas istniała koncepcja w ogóle stworzenia takich korpusu, można powiedzieć, szybkiego reagowania, właśnie składającego się z tych formacji, który miał przez cały okres zachowywać pełne ukompletowanie, być w każdej chwili gotowy do działań. Koncepcja tej jednostki została w latach 60. storpedowana, co ciekawe, przez generała Jaruzelskiego, który już wtedy był osobą bardzo wpływową i decyzyjną, jeżeli chodzi o Ludowe Wojsko Polskie. Czy było to dobra decyzja ze strony generała? Oczywiście tylu ilu historyków, tyle będzie opinii. Niektórzy uważają, że szkoda, że tak się nie stało, bo nie powstała taka duża, rzeczywiście duża, elitarna formacja w Ludowym Wojsku Polskim. Inni uważają, że dobrze, bo dzięki temu, że nie powstała taka formacja, to Sowieci nie mogli tej formacji na przykład wykorzystać w jakichś nagłych działaniach. Na przykład, żeby wysłać część tej formacji, oczywiście nie całą, bo na przykład bez sensu by wysyłać jednostki desantu morskiego, ale na przykład niektóre z tych jednostek wysłać na przykład z bratnią pomocą do, powiedzmy, Afganistanu. Kto wie, co by komunistom strzeliło do łba. Wiem, że to się wydaje dzisiaj dziwne, ale pamiętajmy, że komuniści mieli masę dziwnych pomysłów. Niemniej, te jednostki ulegały pewnym zmianom w ramach kolejnych dekad. Także takim zmianom ulegał sam plan ich działania. Podstawą jednak było to samo. Desant na Zelandię, opanowanie Wysp Duńskich i dzięki temu możliwość wyjścia, zabezpieczenia wyjścia jednostek z Bałtyku przez cieśniny duńskie na morza. Zakładano, że w przypadku tej operacji konieczne będzie wykorzystanie broni atomowej.
Celowano w kilka miast na terenie Niemiec oraz Danii jako potencjalnych celów ataku atomowego. Oczywiście oznaczało to, że jednostki polskie również będą musiały walczyć na terenie skażonym atomowo, jądrowo. Teoretycznie żołnierze przechodzili szkolenie w przypadku działań w takich warunkach, uczyli się posługiwania kombinezonami ochronnymi i tak dalej, ale wszystko to było tak naprawdę teoria. W praktyce, gdyby ci żołnierze tam zostali użyci, zaraz po użyciu bomb atomowych, to efekty działania tej broni atomowej byłyby dla nich zabójcze. I żadne stroje, żadne czołgi, żadne wozy bojowe, które wtedy były używane i które nawet teoretycznie jakoś tam przygotowywano do walk na atomowym polu wojny, nie mogłyby im zapewnić skutecznej ochrony, co w połączeniu z bardziej zdeterminowaną obroną przeciwnika oznaczałoby, że straty wojsk polskich atakujących Danię byłyby na pewno znaczne. Kto wie, czy nawet równie znaczne niż w przypadku wojsk pozostałych polskich okręgów wojskowych, które uderzałyby na, powiedzmy, takich bardziej brutalnych kierunkach działania, tam gdzie zetknęłyby się z pierwszoliniowymi jednostkami armii amerykańskiej czy brytyjskiej armii Renu. Co było dosyć istotne, Sowieci od początku zakładali, że Polacy mogą mieć problemy z walką przeciwko wojskom amerykańskim, brytyjskim czy francuskim. Dlatego też gro wojsk polskich miała być użyta na kierunkach, na których będą znajdować się oddziały Bundeswehry. Jako że taki przeciwnik teoretycznie dla Polaków mógł być, można powiedzieć, takim najbardziej odpowiednim przeciwnikiem. Oczywiście było to jak najbardziej logiczne. W latach 50., 60., 70., a nawet 80. pamięć o II wojnie światowej była wciąż żywa i podtrzymywana poprzez całą masę publikacji historycznych, popularnych, filmy, seriale itd., a także przede wszystkim żywą pamięć ludzi, którzy w końcu przeżyli II wojnę światową na własnej skórze i mieli jak najgorsze wspomnienia związane z okrucieństwem okupacji niemieckiej. Co ciekawe, Sowieci bardzo chętnie i perfidnie wykorzystywali to także podczas ćwiczeń wojsk Układu Warszawskiego, kiedy to obok wojsk polskich, można powiedzieć sąsiednio, często ustawiano jednostki armii NRD. A niechęć wobec tych dwóch wojsk wobec siebie była, można powiedzieć, w Układzie Warszawskim wręcz legendarna. Oczywiście nie pomagał fakt, że wojska NRD przez długi czas używały na przykład hełmów pochodzących z czasów II wojny światowej, co dla polskich żołnierzy działało jak myślę, że znana wszystkim, płachta na byka. Niemniej, atak na Zelandię był tematem, można powiedzieć, żywym i dyskutowanym. Polacy chcieli, aby wojska tam działające miały zapewnione także dobre wsparcie zaopatrzeniowe, i tutaj się pojawiał kolejny problem. Dla wojsk Układu Warszawskiego Polska, można powiedzieć, była główną trasą zaopatrzeniową w przypadku wojny na terenie Niemiec, później Francji, Włoch i tak dalej. No, wystarczy spojrzeć na mapę, by stało się to logiczne. W związku z tym zakładano, że cała polska infrastruktura zostanie podporządkowana działaniom frontowym oraz podporządkowana odpowiednim formacjom sowieckim. Wydzielenie osobnych części tej infrastruktury do działań poświęconych wyłącznie Polakom, no, nie budziło, delikatnie mówiąc, zachwytu Sowietów. I w końcu ostatni element, być może przez niektórych niedoceniany, ale na pewno taki, który trzeba wziąć pod uwagę, to było to, że Sowieci byli generalnie niechętni do tworzenia w ramach wojsk Układu Warszawskiego osobnych, dużych formacji o charakterze narodowym. Cały front ewentualny, czy cała grupa wojsk, która miałaby charakter wyłącznie polski i była podporządkowana wyłącznie polskiemu dowództwu, nawet jeżeli to dowództwo było całkowicie lojalne wobec Sowietów, a pamiętajmy, że było, to i tak dla Moskwy było za dużo. W związku z czym koncepcja stworzenia takiego osobnego frontu, można powiedzieć pomorskiego czy nadmorskiego, który miałby właśnie atakować w kierunku Danii, ostatecznie została zredukowana do tej grupy, o której wspominałem wcześniej, czyli tych trzech dywizji, które miały zdobyć Danię. I temu tematowi jest poświęcona gra Zelandia 1985, która niedawno trafiła w moje ręce. Musiała trochę poczekać, ponieważ w międzyczasie trafił w moje ręce także Kalisz 1706, który bardzo chciałem ograć, bardzo chciałem Wam tylko pokazać ze względu na tematykę, która moim zdaniem należy do tych, zresztą tak jak trochę i ta, do takich tematów będących na uboczu naszej historiografii, a przez to tematów mnie szalenie bardziej interesujących niż kolejne kwestie poświęcone drugiej, pierwszej,
wojnie światowej, powstaniu listopadowemu, wojnom napoleońskim i generalnie tym tematom, które mamy ograne do bólu. Tak więc mamy Zelandię i jak powiedziałem, jest to pierwsza chyba w Polsce taka gra poświęcona tej tematyce i jedna do niedawna z nielicznych na świecie. Tak naprawdę dopiero od jakichś powiedzmy paru lat mamy na świecie renesans gier poświęconych zimnej wojnie. Ukazują się kolejne takie tytuły. Niestety powiedziałbym, że jak na mój pech są to zwykle tytuły drogie, wydawane przez firmy, które życzą sobie kosmiczne pieniądze za swoje gry, takie jak na przykład Thin Red Line Games czy Compass Games, na które gry chętnie sobie patrzę w internecie, ale jak widzę ceny wahające się pomiędzy 400, 600, 700 niekiedy złotych, chyba rekordowo, to rekordem są gry Thin Red Line Games, którego 1985 Under the Iron Sky kosztuje coś około 155 euro, no to niestety pozostaje sobie przy podziwianiu tych gier. Natomiast Zelandia wyszła u nas, więc dzięki czemu mogę Wam ją pokazać i myślę, że też niedługo ograć. Dobra, ten wstęp wyszedł długi, bardzo długi, jak na unboxing. Niemniej wydaje mi się, że w przypadku tej tematyki warto taki ten wstęp wprowadzić. Ponieważ jednak daje on ogólne odczucie, o co w ogóle w tej grze chodzi. A jak już przy tym jesteśmy, to mogę dodać jako ciekawostkę, że z tą grą i z tą tematyką jestem jakoś też w pewnym sensie związany rodzinnie, ponieważ mój ojciec w latach 80. służył właśnie w 15. Dywizji Zmechanizowanej i wspominał później, że zdarzało im się z kolegami gdzieś tam w wolnych chwilach siedzieć przy mapie i sobie dla jaj dyskutować, gdzie tu oni by w tej Danii wylądowali, co by oni zdobyli, co by oni tam robili, jak już by tam dotarli. A zatem rzućmy okiem na samą grę. Na okładce mamy polskiego SU i w tle, to się trzeba dokładnie przyjrzeć, bo na początku tego nawet nie zauważyłem, polskie jednostki desantowe zbliżające się do plaż, a tutaj mamy, co to jest? Przy tym tempie to, to trudno mi jednoznacznie ocenić, co to za maszyna, bo jest taki kształt nieco rozmazany. Zastanawiałem się, ale nie jestem go w stanie jednoznacznie określić. Jeżeli ktoś z Was będzie w stanie, będę wdzięczny. Z tyłu mamy opis w czterech językach, co ciekawe także w języku duńskim, co ma sens, biorąc pod uwagę tematykę, miniaturki map i jednostek na planszy. Co mamy w środku? Dwie kości K6, instrukcję, planszę, drugą połówkę planszy, żetony pomocnicze, trzecią planszę przedstawiającą wyspę Bornholm i udało mi się, patrzeć w całości, bez żadnego chyba wypadku, sztancę z żetonami. Więc po kolei. Zajmijmy się tak, jak to było. Najpierw kostkami może nie, ale instrukcją. Instrukcja, jak widać, wykorzystuje zasady już wykorzystywane wcześniej w innych grach tego systemu, czyli takich jak Ardeny 2024 i Waterloo 2025. Niemniej trzeba przyznać, że jest to pierwsza wydana w tym systemie taka gra, powiedziałbym historyczna. Oczywiście historyczna w cudzysłowie, ponieważ nie przedstawia ona wydarzeń, które miały miejsce, ale jednak przedstawia wydarzenia, które realnie mogły mieć miejsce. Jeżeli chodzi o sam system, to jest on dość prosty i łatwy w obsłudze. Miejscami powiedziałbym, że być może za bardzo jest on wzorowany na WB95. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby był on jednak trochę bardziej się od tamtego systemu różnił, gdyby pod pewnymi względami go zmodyfikowano i to by mnie bardziej cieszyło. Uważam, że pod tym względem mógłby być lepiej. Natomiast doceniam fakt, że instrukcja jest już całkowicie w kolorze. To kiedyś nie było takie oczywiste w przypadku gier TIS-u, ani generalnie polskich gier wojennych. Niemniej pod tym względem jest już to zrobione całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o nowe zasady, bo to by mnie bardziej interesowało, najbardziej interesowało, więc tak, mamy tutaj osobne zasady dotyczące uderzeń nuklearnych, ponieważ jak wspominałem, był to istotny element planowania w polskim uderzeniu na kierunku duńskim. Tu mamy tabelki. O, i tu mamy jeszcze całą nową stronę zasad, to oczywiście na plus, dotyczących desantu morskiego i desantu powietrznego. To dobrze, ponieważ zasady dotyczące desantu powietrznego w tym systemie były bardzo proste, moim zdaniem trochę za proste, więc
Dobrze, że to uwzględniono, zwłaszcza widzę w przypadku strat. Jak wspominałem, już na etapie planowania było oczywiste, że jednostki polskie lądujące w Danii będą ponosić duże straty, więc fajnie, że to uwzględniono. I tu mamy scenariusze. Scenariusz poświęcony Bornholmowi. Bornholm to w ogóle była ciekawa sytuacja. Wiem, wyszłoby, omawianie tego wszystkiego znowu wyszłoby długo, więc może jeżeli będę nagrywał kiedyś materiał o tym scenariuszu, to wspomnę o tym nieco więcej. No jest to, jak widać, mały scenariusz, co myślę pamiętacie, jeżeli spojrzeliście na mapkę. Tak ona wygląda, więc wiadomo, że tutaj dużo jednostek nie będzie. Zresztą nawet widać na rozpisce, że nie mamy wielu jednostek po żadnej ze stron. I tu mamy, można powiedzieć, crème de crème tej gry, czyli właśnie scenariusze poświęcone uderzeniom na Danię przez jednostki Wojska Polskiego, aczkolwiek z tego co widać mamy także dostępne jakieś jednostki sowieckie. A także niemieckie, co ciekawe. Z tego co widzę, także niemieckie, więc będziemy mieli NRD-owców także, czyli wiadomo kogo wykorzystywać jako mięso armatnie, prawda? Zatem tak, czym się te scenariusze będą różnić? No dobra, już chyba widzę. To jest standardowa operacja, a tutaj mamy to samo, tyle że z użyciem broni atomowej, więc będzie, że tak powiem, trochę cieplej na polu walki. I to tyle, więc mamy te trzy scenariusze. Następnie rzućmy okiem na żetony. Tu mamy żetony jednostek, a tu mamy żetony pomocnicze. Trochę mało tych żetonów pomocniczych, nie wiem, no ale z drugiej strony jednostek też jest trochę mniej niż zwykle, bo często mamy w takich grach dwie sztance żetonów, tu mamy jedną, więc tych żetonów trochę mniej jest. Natomiast tak, myślę, że to co się rzuca na oczy dosyć szybko, jest ograniczona ilość gwiazdek. O ile na przykład w Ardenach czy Waterloo mieliśmy masę tych gwiazdek, tak tutaj zauważcie, że widzę tylko na jednostkach zmechanizowanych i pancernych wojsk NATO i to też nie wszystkich, tylko na części gwiazdki. Natomiast jednostki polskie, sowieckie czy NRD-owskie, bo też są tutaj Niemcy, gwiazdek nie mają. No to powiedziałbym trochę, może trochę zmieniać sytuację i trochę utrudniać życie naszym. Do tego mamy jednostki morskie, których nie było wcześniej w tym systemie, oraz grzybki, jakby ktoś się chciał na atomowe grzybobranie wybrać. Żetony pomocnicze, zresztą to też jest już od pewnego czasu TIS-u standard, że zarówno żetony jednostek, jak i pomocnicze wydane są na matowym papierze, co być może tutaj tego nie widać, ale moim zdaniem, kiedy gracie i macie tak jak ja na przykład stół do gry naprzeciwko okna, albo niedaleko lampkę, to tak, to robi różnicę. Ja to jest drobiazg, ale ten drobiazg na przykład ja osobiście doceniam. Jak mówię, tych żetonów jest trochę mało, ale to dopiero gra powie tak naprawdę, czy jest ich wystarczająco na potrzeby ilości jednostek. I teraz plansze. Plansza do Bornholmu nie jest duża, no bo no, w tej skali ta wyspa duża nie będzie. Aczkolwiek zwraca uwagę, że teren jest no, dosyć płaski, trochę tam lasów i nic poza tym, więc szału nie będzie. Natomiast duża mapa jest dwuczęściowa jest do tytułowej Zelandii. Przepraszam, na odwrotnie powinienem położyć, żeby wszystko było widoczne. To jest jej południowa część. Stąd mogą zresztą wyjść hitlerowcy, znaczy, przepraszam, nie hitlerowcy, tylko honeckerowcy, jak już. Natomiast tutaj mamy strefy lądowania dla desantu dla wojsk polskich, czyli nie możemy sobie wylądować gdzie chcemy, chociaż podejrzewam, nie ma problemu zrobić scenariusz, w tym desantujemy się gdzie chcemy, natomiast tutaj mamy wskazane strefy, gdzie nasi chłopcy muszą wylądować. Ciekawostką będą od razu te mosty. Widać od razu, że to będzie takie wąskie gardło. Nie znam jeszcze rozłożenia jednostek w tej grze, więc nie mogę tego wam powiedzieć, natomiast od razu widać, że to będzie punkt, który wydaje się dosyć ważny do opanowania. Podobnie tutaj tego typu miejsca zwykle są takimi, można powiedzieć, jak to się mówi fachowo, dławiącymi punktami, czyli tymi, których opanowanie może mocno skomplikować życie przeciwnikowi. Tu mamy natomiast drugą połowę planszy. Myślę, że też dość dobrze widać, że obszar jest taki no, płaski. Nie ma tutaj gór, nie ma tutaj jakichś bagien. Jest trochę tych lasów, ale tych lasów też nie ma znowu za dużo.
To, co się tutaj pojawiło nowego, to zauważcie kropki. Znaczy, one wcześniej się pojawiały w niektórych grach, ale one nie są wszędzie, a to jest dobre rozwiązanie. Bo oto była dyskusja już na Facebooku. Te kropki służą temu, aby zaznaczyć, który obszar jest obszarem, że tak powiem, terenowym. Jeżeli nie mamy kropek, to teren taki jest obszar jest traktowany jako teren czysty, natomiast jeżeli jest kropka, to jest to obszar leśny. Rozwiązanie moim zdaniem sensowne, bo wcześniej zdarzały się z tego tytułu wątpliwości. Dzięki temu tutaj tego nie powinno być. Więc teren, jak widzicie, jest dosyć czysty, płaski, z niewielką ilością kompleksów leśnych oraz kilka miast, miasteczek, natomiast generalnie do, można powiedzieć, manewrowania mamy tutaj sporo przestrzeni, w efekcie czego nawet przy ograniczonej ilości wojsk może być tutaj dosyć wesoło. Natomiast dość dobrze jest rozwinięta sieć drogowa, mamy także koleje. Czy one mają jakieś znaczenie, to bym musiał sprawdzić, bo w tym momencie na surowo nie jestem Wam tego w stanie powiedzieć. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie. Bardzo jestem ciekaw tej rozgrywki. Postaram się w miarę moich skromnych możliwości czasowych pokazać Wam, jak to wszystko działa, jak to się gra. I tak mi od razu przyszło do głowy, kiedy to zobaczyłem, że być może fajnie by było, gdyby na przykład w przyszłości pojawiła się gra przedstawiająca tutaj rejon bardziej na południe działań, czyli rejon Szlezwika-Holsztajna i tego typu rejonów, ponieważ tam również mieli walczyć nasi. Ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, planiści Układu Warszawskiego zakładali, że jeżeli przeciwnikami Polaków będą Duńczycy czy Niemcy, to nie będzie to przeciwnik, który będzie dla Polaków przeciwnikiem problematycznym. Tak więc być może udałoby się także pokazać tutaj stopniowo kolejne rejony frontu. No, nie mam niestety aż tak dużego stołu, gdyby na przykład w tej skali chcieć stworzyć całą grę poświęconą potencjalnemu frontowi w 1985 roku, bo to już by wymagało, żeby ode mnie zajęcia chyba całego pokoju, a kto wie, czy nie, nawet kawałka innych części mieszkania, żeby zmieścić wszystkie plansze w tej skali. Niemniej uważam, wydaje mi się, że nawet dwie gry połączone razem mogłyby dać ciekawy rezultat. Ktoś powie, że to jest pomysł karkołomny. Wspomniana przeze mnie wcześniej Thin Red Line Games włoska wydaje w skali dywizyjnej cały front z tego okresu. I ich gry są rzeczywiście monstrami, które mają mieć możliwość ze sobą połączenia, aby to zaprezentować. Ta sama firma wydaje również ten sam okres w skali pułkowej. Przepraszam, pułkowo-batalionowej. I ich gry też mają przedstawiać cały centralny front Niemiec. Więc wydaje mi się, że temat jest do zagospodarowania i do zaprezentowania. Czy tak będzie w praktyce, przekonamy się przy najbliższej okazji. Na dzisiaj myślę, to by było na tyle i mam nadzieję, że stosunkowo szybko do tej gry wrócimy na kanale. Dziękuję.